Unieważniono przetarg na remont elewacji pierwszego liceum ogólnokształcącego. Podobny finał ma ogłoszony przetarg na odświeżenie sąsiedniego budynku, suwalskiego ratusza. W obu przetargach nie pojawili się chętni do wykonania robót. W efekcie magistrat zmuszony był do unieważnienia obu postępowań. I nie wiadomo, czy uda się zaplanowane prace wykonać przed sierpniowymi obchodami jubileuszu 300-lecia miasta, na które prawdopodobnie zjadą suwalczanie z całego świata. Nie wiadomo też, jak potoczą się losy kolejnej miejskiej inwestycji, remontu szatni przy basenie, znajdującym się w kompleksie szkoły podstawowej nr 10. O ten remont upominali się rodzice uczniów dziesiątki, nauczyciele oraz radni. Zgodnie ze specyfikacją miasto chce przebudować tam instalację wodną i kanalizacyjną, zmodernizować wentylację, wymienić instalację elektryczną, położyć nowe tynki, glazury, posadzki. W planie są także wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie i wykończeniowe. Prócz tego szkolna pływalnia ma być wyposażona w nowe szafki, ławki oraz suszarki. Oferty w przetargu można składać do 23 marca. Jeśli znajdą się chętni, remont będzie wykonany według planu ratusza do końca sierpnia bieżącego roku.